Co sądzisz o sprawie Natalii Janoszek? Także ja uważam, że w tej całej sytuacji i Natalia, i pan Krzysztof mają obopólne korzyści, bo wiadomo, on jest dziennikarzem i youtuberem i można powiedzieć, bo ma kanał swój, prawda, ze wszystkim. Jest to dla niego praca, ma z tego zarobek, a ona, wiadomo, całe życie miała parcie na szkło i parcie na sławę, więc nawet jeżeli ktoś obnażył wszystko, to i tak dało jej to rozgłos, którego nie miała wcześniej, więc tak naprawdę, okej, ma dużo hejtu, jest to bardzo negatywne, ale w Polsce jest tak, że hejt trwa tylko kilka dni, a tak naprawdę ludzie szybko zapominają i zajmują się czymś innym, a tak naprawdę na końcu dnia już nazwisko Janoszek będzie zapamiętane w głowach większości Polaków.